Imperialny Ego i o Petronii Roman Dąbrowski 12.52. O Petronii Roman Dąbrowski tak blisko. Zyma Sakra 3 dni ciemności z Biblii to jej zasługa. Wariacie? Mogę Bogiego na klip wkleić? Bugi. Przygoda, przygoda, w każdej chwili szkoda. Świat jest piękny. To jest fajny tekst, słuchajcie, nie? Mamy godzinę, nie wiem jaką, 5 rano. Pierwszy dzień podróży złapaliśmy z Wrocławia. Bezpośrednio busa. Kurwa, co ja pierdolę, jestem zmęczony, jakiego busa. Stopa do Dortmundu, więc zajebiście. Prawie jakieś tam 700 km przejechane i ruszamy, kurwa, na Hiszpanię. Myślę, że za 2 dni będziemy. A tymczasem ja coś idzie się odlać. Yo! Witam, dzień dobry, z tej strony Jacek. Jesteśmy na stacji paliw, kurwa, w Dortmundzie i łapiałem stopę od jakieś pół godziny. Lipne miejsce, ale podziękowanie z tej strony, jakby ktoś tak. Kamil albo jego stary Janusz, jakby oglądali, dziękówka za podrzutkę pod sam Dortmund z Wrocławia, bo zajebista sprawa. A to moja kompanka, nie chce być na filmie. Aha! I nie mieliśmy... Kurwa, muszę tu iść, żeby coś w ogóle powiedzieć. Nie mieliśmy kartonów. Chuj, plecak poszedł się jebać. Plecak poszedł się jebać i na nim jest wszystko napisane. Espania jest na plecaku moim pumy chujowym. A i tak nie mam drugiego plecaka, bo mi policja zajebała. Nie pozdrawiam. Jeszcze lepsze, kurwa, jajca. Mój plecak zajebisty ze stelażem rozjebał się przed chwilą. Wytrwał całe 3/4 dnia. Dzięki kurwa sprzedawcy. Dzięki sprzedawcy, myślę, że to naprawdę udany zakup. Pis, kurwa. Przygód ściąg dalszy, gościu, Niemcy, Dortmund, elo. Już mi jakaś godzina, można powiedzieć, kurwa, i kiepsko nam idzie z tego Dortmundu łapanie autostopa. Prawdopodobnie za bardzo na północ odbiliśmy, ale w każdym bądź razie tak ludzie coś nie chcą brać. Ale nie jest źle. Hanka łapie na przed wjazdem na stację. A ja zagaduję do kierowców. O kurwa, Polak się obudził. Ze dwóch. Polak okazał się jebany niepowodzeniem. Tam paru nie wiem. Nie zgodzi się, nie chuj. Nawet jakby jechała w tamtą stronę, ale pytam ZW. W chwilach mojego wkurwienia muszę pobluźnić na Niemców, kurwa. O kurwa, mamy stop. Halo, halo. Z tej strony program z Jackiem przez świat. Albo ze Strejlo przez świat, jeden chuj jak to nazwę. Sytuacja wygląda następująco. Dowiedziałem się od Niemca, że stoimy na złej stronie w ogóle, że stamtąd to jedynie na północ możemy się gibnąć i odbiliśmy w ogóle za bardzo na północ, więc wpadłem na pomysł, żeby dojechać do Dortmundu, to jest nieopodal, i z niego kurwa dopiero nawrócić, bo wiadomo, że na autostradzie nie można kurwa stopa sobie łapać, a poza tym i tak byśmy nie przeszli przy tym ruchu kurwa na drugą stronę ulicy. I okazało się, że z nim Niemka, która Indii zajebiście była w Indii i zajebiście gadała po angielsku, kurwa, podwiozła nas, nie dość, że nas zawiozła do tego Dortmundu, bo musiała zawieźć swoje dziecko, bardzo spoko typiarka, to jeszcze nas przywiozła na stację po drugiej stronie, zajebiście. Moje morale wzrosły i jem sobie kiełbasę, kurwa. A ktoś łapie za mnie. Kobiety muszą pracować dla was, pamiętajcie.
Dobra, chowam, bo się w kurwie. Skaczę, kurwa, z tego autostopa. Nie no, ja gadam z kierowcami, bo ja mam lepszy angielski. Także kurwa, nie jest źle, jest dobrze. Było przez chwilę kiepsko, a jest dobrze. Łapiemy, no i plan jest taki, łapiemy stopa do Kolonii. Z Kolonii pizda do Francji. Słuchajcie, jedziemy czy nie jedziemy? Jedziemy czy nie jedziemy? Nie, ja chcę się wysikam. No muszę, no. W krzaki raz, dwa. Weź mi to. No. Nie. To jest piękne. Ale tak, z przodu czy z tyłu? Z przodu czy z tyłu? Teraz ja sobie nagram. Błażej, kurwa. No dobra, zaraz, ale... Już chciałem powiedzieć, że ten po trzech chujowych godzinach czekania... Nie, słuchajcie, idź z nami. No jasne, że tak. Przecież lepiej nie mogliśmy... O, witamy. Boże, jaka ładna dziewczyna jesteś, kurde. Ja wyjadę z wami. Szkoda, że ty jesteś między kurwanami, nie? Ale to tam... Słuchajcie, nie, ja se robię. Nie, dajcie. Po trzech godzinach na stacji. Słuchajcie, nie, jedziemy, tak? Do Paryża, bo my jedziemy do Paryża. Jasne, spoko. Jedziecie? No. Jasne. Ale jak nas tam mówicie, to pojedziemy do Hiszpanii. No to dalej, no dalej. Nie, ale serio, my jedziemy do Paryża. I co, to bilety mamy na ten... Na twardy trasę, zobaczcie. Albert, wszystko gra? Macie może jakąś muzykę na, Błażej, na pendrive'ie? Błażej, na wszystko gra? Ale telefon mi pada. Godzina. Godzina, nie wiem, kurwa, 17. Ciężko pisać całą zaistniałą sytuację, ponieważ jestem najebany i nie spałem całą noc. Najebałem się łychom za darmo. I kurwa, sami zobaczcie moją mordę. Kurwa, złapaliśmy stopa z kibicami, którzy jadą na mecz Polska-Niemcy bezpośrednio do Paryża, tam gdzieś na zjeździe się zatrzymamy pewnie po drodze. No i jaka zamuła, kurwa, stary, no nie mam siły, muszę się wyspać, bo jestem najebany i przypał tak łapać stopa. Po prostu nie mam siły bardziej z tego, kurwa, względu, że jestem, kurwa, niewyspany. Nie kręciłem, ale to jest, kurwa, jedna z imprez życia, jaka tam siedziła. Nie kręciłem na prośbę travelerów, naszych, kurwa, kompanów, bo nie chcieli po prostu. Nie życzyli sobie, więc ja to rozumiem. Parę z filmików tam przemyconych też nie w porządku, ale tak. No, no i, kurwa, bardzo dobrze. Jesteśmy w dobrym kierunku, tylko trzeba się wyspać. Mamy jakieś 100 km do Paryża. Ruszamy zaraz dalej w trasę. Pozdrawiam wszystkich, bo kurwa to jest zajebiście ludzie. W sumie jedziemy takim busem małym w dziewiątkę, bo dołączyliśmy, a akurat dwa wolne miejsca były. Więc zajebiście. No i powiem się wychom, kurwa, jak swoimi menaż. No i myślę, że Hiszpania już jutro, o ile, kurwa, odpocznę i normalnie stopę zrobię. Także, kurwa. No, pozdrawiam z Paryża, prawie z Paryża. Zobacz to, Michał, co? Normalnie, zobacz jak to wygląda. Nie ma ciebie, kameruję ulicę. Pokaż swoją rękę, jesteś normalnie wyjaśniony. Halo gościu, właśnie jesteśmy w Paryżu, a to gdzie? Włocławek czy kurwa Lublin? Dublin. Normalnie. Forever ever? Forever ever?
wygląda Paryż. Kurwa, gościu, sprawa wygląda następująco. Mieliśmy jechać do Hiszpanii, zatrzymujemy się w Paryżu, bo czemu nie? Lubi to lubi. No, no cfel taki, nie? Nie, typowy. Ja tam lubię. Hej. Nie każdy... Notre Dame, ty, tam jest katedra Notre Dame, gościu. Prosto nie, się nie, każdy jeździ na tym, co lubi. A na hulajnodze to cfel typowy. Nie jest cfel, ja też mogę. Tam, bo jest znak, prosto się jedzie. Pożyczę hulaj... Witam chodząc po Paryżu. Nagrywam takiego vloga, wiesz? Niewygodne? Muszę się do ziomka odezwać swojego, wiesz? Bo tutaj mam ziomka z podstawówki. Fajnie by było. Zaraz kupię sobie kartę jakąś po drodze w sklepie. SIM. I dzwonię. No. Fatima, kurwa, Fatima, Fatima, witamy w Paryżu. To jest dobre na przebitkę. Dobra, idziemy. Bo wiesz, pewnie się. Szybko, bo mamy tu. Ale zajebiste, spokojnie, ja wezmę to, zostaw tą reklamówkę. Gdzie jest ta reklamówka? Ja ją miałem. Tą, co ty masz, co się rozwaliła, dawaj mi. Cokolwiek można zarzucać, to Paryż jest piękny. Paryż jest piękny, no, nie można powiedzieć, że nie jest piękny, bo jest piękny. Bo zwiedziłem go 10 minut. Normalnie skrzynka, gościu. I muszę powiedzieć, że jest piękny, bo jest piękny. Otóż tak to wygląda. To jest złe, bo niektórzy po prostu nie są przygotowani, nie? To nie jest na zasadzie księżniczki, tylko to jest na zasadzie, że wszystko musi być przewidziane, zaplanowane i nie może być przypadkowe, tak? No. O, ale zajebiście. Widzisz ten mostik tam dalej? Ładnie, nie? Następny. Jestem bez hitu, nie? To jest też. Stadion PSG. Stadion PSG mamy. Co widać, ale? Halo. Jesteśmy w Paryżu w nocy, a gra właśnie Francja. Zero, zero. My co mam powiedzieć? Jedziemy na Eiffel Tower i trzeba zadzwonić do młodego jak najszybciej. Nagrywam, opowiadam. Co się dzieje? Nie umiesz tak wesoło. Ale to ma być taka smutna. No taki przewodnik, no o to chodzi w tym. No możliwe, nie? Ty, chodź jeszcze, bo tutaj jest metro, ale przejdziemy się gdzieś do tego sklepu, żeby kupić to, co? No. Nie wiem, co się żarła, żarcie. Znaczy tam nie chcę jechać z tego ziomu. Wolałam, bo... Eiffel Tower? Pod mostem, pod tym wieżą Eiffla. Dobra, zobaczymy. Całą noc. Co, mamy wódkę?
No ale żeby nas nie zawinęli, ale raczej nie. Dobra. Koniec tego, będę nagrywał dalej. Tak się bawią, Francuzi! Tak się trzeba bawić! Wygrani mecz. Wygrani mecz 1-0. Aż mi się płakać. To będzie miła atmosfera. Ale chce mi się płakać ze szczęścia. Nie wiem czemu, ale chce mi się płakać ze szczęścia. Trzymaj. Chuj, wie co ty gadasz, gościu, do mnie, ale zajebiście. Gościu, kurwa. A, this way, okay. Gościu, kurwa, lecimy z menażem. Friends forever. Love friends. O, 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 o. Stop. Daj mi. Tak, tak. Jesteśmy nieopodal wieży Eiffla, do której na pewno dotrzemy, ale zaczynał na deszcz. Deszcz nas zatrzyma. My new friend. Yo mate, you will be in vlog, you know, travel vlog. You are already. Oh, yeah. say something. Oh. Oh. You're awake, mate. Angry every day. We are going to be here. No, I have, you know, like I live in America, so I have a Hispanic, a Mexican girlfriend, right? Yeah. And she's like, oh my god, Latinos, Mexican. Latinos, yeah, they get so the best girls. Woo. Latinoska, man. Latinoska, yeah. Jego dziewczyna z Mexico. Man. She goes crazy on every time she thinks, just a little bit. If you want to know something, I know her 3 days. 3 days and we're going to Spain autostop. Crazy, man. Good luck. Yeah. That's it. Me and no man niggas doing well. Your English is perfect. The best you've seen. The best I've ever seen. Come on. Did you hear me? You French cunt! Fuck you! What the fuck? She was talking back to me. Yeah. You did it. You did it, man. You're famous in... and you're being YouTube. Fucking bitch. American guy in Colida in Paris. On Colida in Paris. I had to fucking cut somebody out before I got out of here. Hey! You fucking friend me. Since she stopped off. Hey! Can you see them? Fuck off! Where? I hope you enjoy walking in the rain! Must be nice! It's nice and dry up here! Your father! Do! That's it! That's what we should do! Fucking here, you can sleep now! Fucking. It's like the Northern Ireland fans, they walk up to the woman, they're like, you want to fuck, yeah? And they're like, no. Really? No? No? Oh gosh, they kept walking up to these women, they're like, oh, hey, party! No mind, thank you, Dan. See you in Atlanta, man. Thank you very much. Yes, we'll see you in the States, right? Like in fucking... Thanks for bringing his ass back here, man. Dobrać. To jest mój program, halo. Dobra, czas, fatygujemy się na metro. Dzida, dostaliśmy wytyczne, gdzie jest mniej więcej
gdzie mam wysiąść i na A10 i do Hiszpanii. Zaraz trzeba się zapytać kogoś, gdzie jest metro. To w ogóle, bo ja już nic nie pamiętam. Aha, z naszymi wspaniałymi Polakami trochę się poprztykaliśmy, lekko mówiąc. Myśleliśmy, że nas przenosują w Paryżu, ale ni chuj. Więc poszliśmy sobie na wieżę Eiffla. Srając, dokładnie mówiąc, srając sobie, do mojej kompanki podszedł niejaki Amerykanin, z którego nawet imienia nie pamiętam, bo już nie pamiętam, ale zaprosił mnie na fejsie. Podszedł do nas, że zgubił telefon, nie, myślałem, że zgubił telefon, no tak go zrozumiałem, okazało się, że ma rozładowany i zgubił swojego brata. Przejechali do Paryża się bawić. No i w takich okolicznościach chciał, żebyśmy mu pomogli. Więc ja z moim zajebistym angielskim normalnie mu pomogłem. I wiadomo, że w końcu się zaczęła gadka, że warto by było przenocować tam, nie? U nich. Na początku nam oferował, że ja mu zapłacę za hotel i ja śpię w jego łóżku, a on śpi na podłodze. Ja mówię, nie no, że nie wydaje hajsu. I w końcu się ugadaliśmy tak, że jeśli pomogę mu dotrzeć do tego hotelu, pomożemy, żeby nie było, że jestem sam. To normalnie przenocuje nas na tej podłodze. I kurwa, udało się, no nie wierzycie, udało się, tam spał w jakimś gównie, padał deszcz, kurwa, w sypie i ubóstwie paryskim, w sumie Paryż jest słabym miastem, także nie ma co mówić. Ale byłem strasznie zmęczeni, byliśmy godzinę, spaliśmy maks, nawet jak nie. I wypoczęliśmy, normalnie gadałem, ja, przecież ja tam z 3 godziny z nimi gadałem, nie? Szkoda, że tak mało nagrałem też. Ale spoko, jestem zaproszony do Atlanty, także I got friends in Atlanta. You got no. No. Co chciałem jeszcze mówić? No i co, przenocowali nas, oni się ruszają do Londynu. Normalnie się umyliśmy, wszystko, kurwa, elegancko. A na tej podłodze to chyba wygodniej niż na moim łóżku jest. Było, bez kitu, nie? Elegancko, także dzida na A10, miłe dziewczyny, pozdrawiam je, i tak nie rozumieją, bo gadają po francusku, po angielsku. I send hello to girls which helped me, help us. Dały nam ten namiary, jak dojechać mniej więcej, ale to będzie chujowe, jak będzie pewnie, kurwa, nie widać mnie, ale nie chcę się tego holdera wyjmować zbytnio teraz. No, także co, przygód część dalsza. Który to dzień? Dzisiaj już trzeci chyba, co? Tak, trzeci, ale to można powiedzieć, że 2,5, bo wieczorem wyruszyliśmy. Także pozdrowienka z Paryża. Bez przesady, ale to ważne. To jest ważne. To jest ważne. Ej, gościu, może my zostaniemy na ten mecz, wiesz, jak będzie biba dzisiaj? Ja chciałam, ty nie chcesz. Do 22 marca. Gdyby co niektórzy, to byśmy z nimi spędzili ten mecz, ale dobra, nieważne. Pójdź w dupę, frajerze, na polskich blachach coś, kurwa, na lodakach nie otworzysz nawet okna i nie zagadasz. Chuj ci w dupę, żebyś wiedział. Słuchany we Francji, normalnie. Chciałem mówić, kurwa, nie wiem, co chciałem mówić. Zmęczony jestem, chcę iść spać. Kurwa, pakuje się manatki i dzida autostopem. Kurwa, to jest przygoda w chuj. Wyruszajcie, pizgajcie tu wszystko. Nie mówię, żeby całe życie zostawić od razu, ale warto. Kurde. Nigdy nie jest, co cię spotka, co wydaje mi się. Zawsze gardziłem takimi ludźmi, co muszą mieć nie wiadomo ile hajsu, nie wiadomo jaki hotel, wygodę. Mamy zresztą jednego takiego koleżkę, nie Kamil? Naszego. Nie jednego.
I tak, pieniądze dzielą ludzi, a nie są najważniejsze, kurde. Masz tą energię, której mi brak. Pozdro dla naszych koleżków z Atlanty. Jadę do Atlanty, co mam wam powiedzieć? Dajcie mi trochę czasu. Jachto stopem do Atlanty wezmę Yellow. Normalnie, gościu. Albo samolotem stopem, nie wiem czy ktoś złapał, ale kozak. Ej, wszyscy tu są mili na tej stacji, zauważyłeś, że prawie każdy odpowiada, że nawet jak nie... Vive la France, la France. Gościu, nie wiem co mam mówić, kurwa, mam dużo pamięci w sumie. Ale mało w głowie, kurwa, teraz, bo jestem zmęczony. Coś spać. 20 minut się przykimię chyba tutaj. Dzida na południe Francji i od razu do Hiszpanii. Myślisz, że w ile byśmy tam dojechali? Czekaj, zobaczę na mapę, jak to wygląda. Ja ci powiem mniej więcej. Dla niekumatek nieznających geografii, kurwa, gościu. Że Polska gra mecz ze wszystkimi, bo on to jest wszyscy. Czemu dziwnie? Jesteśmy za Limoges? Limoges. Jesteśmy 60 km przez Tulę. Ale ja patrzyłem, że jest 60 km do Tule. Czy to możliwe? Możliwe w sumie. Więc i tak na następnej nas wyrzuci jakieś. Zimno. A może on... ale w sumie te Tule to jest jakby na tej samej tej. To może tam jest jakaś stacja. Przed. Tule. Pod Limoges szukaj. A, blisko, do Barcelony mamy. To w Tule. Nie. No co? On jedzie do Tule mniejszego jakiegoś. Tutaj gdzieś. No. Czyli na pewno, bo przed chwilą byliśmy w Limoges, czyli wyrzuci nas dalej. Gościu, w ogóle fenomen dogadania się z Francuzem, z którym nie gadasz, kurwa, po angielsku, bo nic nie umie, prawie nic nie umie. Umie, kurwa, powiedzieć zero, że jest wynik i nie wiem, thank you, nawet nie umie powiedzieć. I gościu, zadzwoniłem do młodego Kowala, żeby translatorem mi mówił, a ja będę mu mówił. I kurwa nie, no nie skumał gościu. To nie jest takie łatwe. Więc jesteśmy przejdziemy jakieś dwie trzecie Francji. Do granicy myślę, że około 300 km. Jestem zadowolony i to bardzo. Jestem tak zadowolony. Jedyny fail, jaki zrobiliśmy w tej wyprawie, to był ten Dortmund. No ale zdarza się. To jest moja pierwsza wyprawa, no gościu, profesjonalnie idzie, naprawdę. Nie nauczam, bo je wiem, co tam nagrywasz. Jak robię track twój, mam wyglądać przy moim jak dziwka. Trochę fejmu zapomną o tobie jak Alzheimer. Wrócą, nie będziesz pamiętał, co to za twarze. Ja i moje mordy mamy się dobrze. Weź nam drogę trochę, to jak wziąć na siebie klątwę. Nie chciałeś z nami być, to teraz chuj ci w pysk, ziom. Rzucę hajsem i zatańczysz, jakbyś był dziwką. Ja i moje mordy mamy się dobrze. Weź nam drogę trochę, to jak wziąć na siebie klątwę. Nie chciałeś z nami być, to teraz chuj ci w pysk, ziom. Rzucę hajsem i zatańczysz, jakbyś